Witam serdecznie, WG Kosakowo, piąty locik sezonu zimowego. Dziś jest drugi lot konkursowy z tych pięciu lotów. Jesteśmy oddaleni w granicach 45 km, no tak powiedzmy, od domu. Tutaj mamy, tam jest za tą górką Krokowa, tam jest Odargowo, tam są pierwsze zabudowy Żarnowca. To miejsce jest znane z wypuszczania gołębi na przykład czasówek. Krzysiek tam stał przy tej drodze, tam przy tym słupie i tam puszczał czasówkę. Leci 61 gołębi. Nie robiłem opcji koszowania, gdyż do godziny 9 praktycznie nie wiedzieliśmy, czy puścimy, bo pogoda była taka, jaka była. No teraz się wypogodziło, z tym, że no mówię, tak jak pokazują wszystkie portale, koło godziny pierwszej już ma się pogoda bardzo popsuć, jutro ma cały dzień padać. Za chwilę startujemy. To mówię, do lotu jest 61 gołębi. Co jeszcze? Przywieźli mi dzisiaj obrączkę po drodze. No niestety obrączka z chipem 710 numer. To jest Tomka Kantorowicza. Gołąb na tamtym locie nie wrócił, czyli wiadomo, co się z nim stało. Rozbił się gdzieś o jakieś chyba druty, bo leżał na chodniku przy domu. Nie był uszkodzony przez jastrzębia, po prostu był zabity. Z tamtego lotu jednego gołębia praktycznie do tej pory wtedy brakuje. Jeden już wiemy, co się z nim stało. Czas wypuszczenia nadchodzi, czyli za momencik puszczamy. No i startujemy. Ostatni lot był bardzo szybkim lotem. To mówię, to był dosyć mocny wiatr. W tej chwili też mają dosyć mocny wiatr. Są 4 stopnie. Rano było przymrożone troszeczkę, bo tam, gdzie tutaj jechałem dalej, takie kałuże, to były jeszcze na nich był rano lód. Startuję. Teraz sobie przygotujemy to wszystko, żeby one miały po jednym tym do otwarcia. Dobra, lecimy, maluchy. Ale wiedzą już, o co chodzi. Podejrzewam, że będą dzisiaj miały też dosyć szybką prędkość do domu. Oczywiście jakie tu znowu nic nie zaatakuje, bo to mówię, różnie to może być. Tam muszą lecieć w tamtą stronę. One raz dwa nabierają kierunku chyba. Wiedzą, o co chodzi. Czyli myślę, że będzie dobrze. Do usłyszenia. Dobry lot. O, tam gdzieś na drzewa wrócą. Jest dobrze, jak latają nad takim laskiem, bo tam zaraz coś się może pogonić. Dobrze. A my jedziemy do domu. Do usłyszenia. Dobry lot.